Jesteśmy na uroczystym medialnym otwarciu pierwszej, najnowszej restauracji Papejes we Wrocławiu. Oczywiście jest to marka, która pochodzi z Nowego Orlanu. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, naszym widzom, co to jest za marka i przede wszystkim czym wyróżnia się na rynku gastronomicznym na świecie? Oczywiście. Witam serdecznie. Marka Papejes pochodzi z Nowego Orlanu. Jest bardzo zakorzeniona w kulturze amerykańskiej. Specjalizuje się w smażonym kurczaku, ale wrócę jeszcze do Nowego Orleanu, bo dlatego, że marka bardzo mocno czerpie inspiracje właśnie z Nowego Orleanu, z kultur, które tam się mieszają, bo Nowy Orlean jest po prostu miksem różnych kultur, różnych grup etnicznych i właśnie z tych grup etnicznych, z różnorodności między nimi, Papejes bardzo mocno czerpie inspiracje do swojej kuchni, na przykład od zachodnich Afrykanów przejął tradycję smażonego kurczaka, od takiej grupy etnicznej francuskich Kanadyjczyków też przejął bardzo specyficzną przyprawę Cajun. I to jest to właśnie, co wyróżnia markę Papejes, to jest ta przyprawa Cajun od potomków francuskich Kanadyjczyków. Jest to bardzo wyrazista przyprawa, która znajduje się w każdym produkcie marki Papejes. Nadaje właśnie temu kurczakowi taki wyrazisty smak. Kurczak jest chrupiący, smaczny oczywiście, ale chrupiący, soczysty w środku. No i jeszcze wracając oczywiście do Nowego Orleanu, jest dla tych, którzy byli, jest to miejsce kolorowe, głośne, takie właśnie wibrujące. I bardzo nam zależy, żeby ten klimat właśnie przenieść teraz do Polski. Najpierw do Wrocławia, a potem będziemy tak naprawdę kolorować już całą Polskę na kolor pomarańczowy, jak Państwo widzą, i też na właśnie ten vibe z Nowego Orleanu. Marka pochodzi z Nowego Orleanu, jest to oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale my bardzo mocno podkreślamy właśnie to dziedzictwo, to pochodzenie, bo jest po prostu w marce jest dla... Bo dla marki jest to po prostu bardzo ważne, więc spotykamy się dzisiaj na otwarciu pierwszego Papejes w Polsce, we Wrocławiu i mam nadzieję, że ten klimat, ta radość i te kolory bardzo spodobają się najpierw wrocławianom, a potem całej Polsce. Oczywiście nie wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, gdzie zamierzacie kolejne restauracje w Polsce otworzyć. Natomiast może zadam inne pytanie. Od czego pochodzi wasza nazwa Papejes? No bo jednak z czym to, przede wszystkim sama ta nazwa, z czym miała mieć skojarzenia? Tak, myślę, że wielu osobom Papejes może się kojarzyć z postacią z kreskówki tego marynarza, który tak kochał szpinak. Ale niestety to nie jest to skojarzenie. Nazwa pochodzi od postaci z filmu French Connection, którego fanem był założyciel marki. 50 lat temu założył markę i wtedy był właśnie film French Connection, francuskie połączenie. I tam była taka postać detektywa Papejes. Stąd właśnie pochodzi nazwa Papejes. Właśnie inspirowany jest postacią z filmu i to jest też właśnie bardzo dobre nawiązanie do tego, że Papejes jest bardzo mocno osadzony właśnie w popkulturze, w serialach, w muzyce. Jest bardzo dużo raperów, którzy rapują o Papejes. Ten Papejes, w szczególności w Stanach, jest bardzo lubianą marką, bardzo taką marką, która ilustruje styl życia tamtych ludzi. No i mam nadzieję, że będzie tak samo w Polsce. Oczywiście nie mogę nie zapytać, ponieważ tak w Polsce każdy zna markę KFC. Papejes, no nie ukrywam, macie podobne produkty, aczkolwiek trochę się różnią się jednak. Czy uda się wam z czasem w Polsce przebić na tyle, aby jednak być tą czołową marką, tą czołową siecią restauracji? No bo jednak jedna firma, druga firma.
oferuje kurczaka tak naprawdę ze swojej karty menu. Tak, jakby dla nas te marki tutaj, które są osadzone bardzo mocno w polskiej gastronomii, nasza konkurencja, ich taka silna pozycja tutaj jest dla nas bardzo motywująca. Jakby bardzo doceniamy to, że mają taką tutaj już szeroką grupę odbiorców i swoich wielbicieli. Dla nas Popeyes to jest Popeyes, nie chcemy się porównywać do nikogo, robimy swoje, przekazujemy, pokazujemy odbiorcom nasz sposób na przyrządzanie kurczaka, nasze dania i myślę, że każdy będzie miał wolność wyboru, a jedno nie wyklucza drugiego. Mówiąc o medialnym otwarciu, wiem, że w dniu dzisiejszym mieliście taką niespodziankę, że podjechał tramwaj marki Popeyes, między innymi była orkiestra i co jeszcze było? Tak, ale jeszcze wracając do tej części muzycznej, bo to jest bardzo ważne, właśnie bardzo nam było zależało to, co mówiłam na początku, bardzo nam zależało, żeby wprowadzić ten klimat Nowego Orleanu do Wrocławia, do Polski. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować tramwaj i brass band. Brass band to jest coś bardzo typowego dla ulic Nowego Orleanu. Też słyszymy w tle utwory podobne lecą teraz w takim klimacie. Więc był tramwaj, byli ludzie, którzy wchodzili do tramwaju, przyjeżdżali tutaj do nas i też zespół dał też mały koncert. Ale oprócz tego mamy oczywiście też iluzjonistę, takiego w stylu ulicznym, który zabawia naszych gości. Mamy malowanie twarzy, no ale przede wszystkim największą atrakcją były nagrody, które czekały dla naszych wyczekujących gości. Osoby, które były pierwsze, trzy osoby, które były w kolejce, wygrały roczny voucher na naszą flagową kanapkę Chicken Sandwich. I muszę przyznać, że jesteśmy bardzo zaskoczeni całym hype'em na naszą markę i na ten produkt, dlatego że pierwsze osoby już były w kolejce od wczoraj, od godziny między 21 a 22. Już osoby czekały w kolejce, więc zainteresowanie było naprawdę spore. Przy okazji gratuluję oczywiście tym wytrwałym, którzy całą noc przyczekali aż do 11, żeby nagrodę odebrać. A 100 pierwszych gości nagrodziliśmy ich oczekiwanie na naszą markę, nagrodziliśmy naszą właśnie flagową kanapką Chicken Sandwich. Gdzie w social mediach można znaleźć informacje o Państwa sieci restauracji marki Popeyes? Tak, nasza marka jest bardzo, chce być blisko ludzi, szczególnie na zewnątrz, ale też w internecie, także jesteśmy obecni i na Facebooku, i na Instagramie, na TikToku, na Twitterze, na YouTubie, na LinkedInie, gdzie chcecie, z czego używacie. Nawet jesteśmy też dostępni na Spotify'u, bo jak widzicie, muzyka jest bardzo ważną, odgrywa rolę, także w naszej kulturze, także zapraszam do obserwowania nas w większości mediów społecznościowych. Tam najważniejsze informacje, inspiracje, opowiadamy o daniach i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszamy. Ja nazywam się Kamila Węcka, jestem marketing managerką marki Popeyes w Polsce. Zapraszam wszystkich do pierwszej restauracji Popeyes w Polsce we Wrocławiu, w Pasażu Grunwaldzkim. Jest to Plac Grunwaldzki 22, drugie piętro na terenie Food Station.